Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Spotkanie Melomana. Dzisiaj powiemy sobie, co to jest metrum, gdzie możemy je spotkać, a przede wszystkim po co musimy się go uczyć. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to jak zwykle zachęcam Was, żebyście kliknęli subskrybuj na YouTubie albo polajkowali fanpage na Facebooku. Ok, to zaczynamy. Po pierwsze, metrum to jest taki śmieszny muzyczny ułamek. Możecie go spotkać na początku w utworze, albo na przykład na lekcji muzyki, kiedy pani Wam zadaje jakiś rytm do klaskania. To jest pewnie ten mniej przyjemny element związany z metrum. Natomiast dlaczego ono jest ważne? Słuchajcie, takiego oznaczenia, jakim jest metrum, zaczęto używać dopiero w baroku. A po co zaczęli go używać? Ano po to, żeby uporządkować nuty w takcie. Wcześniej, na przykład w średniowieczu, to pisali po prostu te nuty jak leciało. No więc generalnie powiedzmy, że był tak jakbyśmy na przykład mieli opowiadanie bez kropek i przecinków. No czasem można by się było trochę nie połapać, o co chodzi. Także jednak dobrze, że zaczęto używać tego metrum. Więc jednak warto się go uczyć, szczególnie, że jeżeli ktoś mówi, że to metrum jest nieważne, a w ogóle to się nie będzie tego uczył, to znaczy, że cofa się do średniowiecza. A jak wiemy, to tam nie warto się cofać i tego nie lubimy. Jednak warto iść z biegiem czasu i z nową myślą, także z tą nową myślą zapraszam Was na odcinek. Naszym podstawowym kształtem i podstawową nutą będzie cała nuta. Taki ziemniak, najdłuższa nuta, jaką dzisiaj mamy. Zobaczcie, teraz mam tutaj przyszykowane różne mniejsze kwadraty i prostokąty w różnych kolorach i będziemy dopasowywać tak i tyle tych kształtów, żeby nie wychodziło nam poza ten niebieski kształt. Zobaczcie, dla przypomnienia, skoro to była cała nuta, to tu mamy półnutę. Pusta w środku i dosyć długa. Kolejną mamy ćwierćnutę, czyli zamalowaną w środku, a jak ma jeszcze do tego taką chorągiewkę, to nazywa się ósemką. Zobaczcie, jeżeli chciałabym zająć ten niebieski kwadrat tylko dwoma kartkami, to zajęłabym dwiema żółtymi, ponieważ w całej nucie mieszczą się dwie półnuty. No dobrze, ale teraz mam jeszcze te fioletowe. Ile ćwierć nut mieści się w całej nucie? Zobaczcie sami. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, czyli zobaczcie. W całej nucie, która nam tutaj cały czas pod spodem leży i ją zakrywamy, mieszczą się cztery ćwierć nuty albo dwie półnuty. Natomiast mam tu jeszcze takie mniejsze kartki ósemki i zobaczcie, ile ich wejdzie na taką fioletową. Dwie sztuki. Czyli na przykład, gdybym chciała zapełnić całą planszę z ósemkami, to wyszłoby mi ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem ósemek w całej nucie. I słuchajcie, to wszystko jest nam potrzebne po to, że jak mamy zadanie z klaskania i w ogóle z tym rytmem, który niejednemu spędza sen z powiek, to właśnie dzięki temu jesteśmy to w stanie mega łatwo zrozumieć. I przejdźmy już teraz do klaskania rytmów. Zobaczcie, ta czwórka oznacza ćwierć nutę. Będzie trochę wyglądał jak ułamek, także dla tych, co znają ułamki, będzie to całkiem podobne. Zobaczcie, mamy czwórkę, która oznacza ćwierć nutę, a te cyferki oznaczają, ile ćwierć nut mamy w takcie. Czyli mamy 2, 3 lub 4 ćwierć nuty. Zacznijmy sobie od największego taktu, czyli taki, który może pomieścić aż 4 ćwierć nuty. Czy pamiętacie, ile ćwierć nut wchodziło na nasz kwadrat z całą nutą? Zobaczcie, akurat 4. Z tego wynika, że w takim takcie, skoro mogą siedzieć 4 ćwierć nuty, to znaczy, że może siedzieć też cała nuta. A czy mogą siedzieć dwie półnuty? Proszę bardzo. Mieszczą się? Mieszczą. Teraz taką półnutę możemy zamienić na dwie ćwierć nuty. I mamy w takcie półnutę i dwie ćwierć nuty. Możemy oczywiście ćwierć nuty zamienić na ósemki, ale wciąż wszystko nam się mieści. Natomiast co w przypadku, gdy nasze metrum się zmienia i nie mamy już czterech ćwierć nut i nie mieści nam się cała nuta, tylko mamy na przykład dwójkę. Mieszczą nam się tylko dwie ćwierć nuty. Zobaczmy. Jedna i druga ćwierć nuta. Zobaczcie, tylko żółty kształt może przykryć tak małą ilość ćwierć nut. Tak? Patrzcie, zasłoniłam i mam półnutę. Zgadza się? Zgadza.
Okej, okay. A jakbym na przykład miała te dwie ćwierćnuty, to mogłabym zamienić jedną z nich na dwie króciutkie ósemki. I wtedy mam ćwierćnutę i dwie ósemki. Jest to generalnie tak, że jeżeli mamy metrum ćwierćnutowe, to liczymy ćwierćnutami, czyli raz, dwa. Mega łatwe. Jeżeli sobie podmieniamy ćwierćnutę na dwie ósemki, no to co? Trzeba po prostu, mamy dwie rzeczy do wyklaskania, musimy się streszczać. Czyli kleszczemy raz, dwa i już. Natomiast jeżeli to wszystko zamieniliśmy sobie na jedną półnutę, no to generalnie możemy się czuć jak na wakacjach i kleszczemy tylko na raz, a dwa poczekamy sobie. Raz, dwa. I to cała filozofia. Jeżeli mamy metrum 3/4, to już mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy, że musimy mieć ćwierćnut 3 sztuki. Zobaczcie. Raz, dwa i trzy. No i teraz taka sama zabawa jak metrum 2/4. Mogę zamienić każdą na przykład z tych ćwierćnut na ósemki, ale też mogę na przykład te dwie zamienić na półnutę. Zgadza się? Oczywiście, że się zgadza. I jak to będę klaskała? Raz, dwa, trzy. No dobra, mam nadzieję, że już metrum jest nieco bardziej jasne i że już wiecie, o co chodzi. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, to piszcie, komentujcie na YouTubie, na Facebooku. Na pewno odpiszę i może nakręcę jakiś nowy filmik, jak trzeba będzie. Także za dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!